Hej, witam Was bardzo serdecznie. Za chwilę przyjeżdża do mnie Ada i będziemy robić zabieg keratynowego prostowania włosów. Ja już taki zabieg robiłam naprawdę mnóstwo razy, sama na własnych włosach, miałam już go kilka razy i wiem, jak włosy na niego reagują i że ten zabieg w domu jest po prostu skuteczny. Robiłam go też mojej koleżance ze studiów i też za każdym razem efekt utrzymuje jej się kilka miesięcy. To, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to gdy włosy były zdrowe, no to Encanto nie wypłukiwało się praktycznie w ogóle. Włosy były cały czas proste, tylko kwestia tego, że po prostu odrastały i od góry miały dużo większą objętość niż na dole. Tylko z tego względu po prostu ten zabieg powtarzałam mniej więcej co 5-6 miesięcy. Później na włosach blond, które dość mocno ucierpiały przy rozjaśnianiu, no nie były proste, nie były po zabiegu proste, nie ma co się oszukiwać. Ale dzięki temu, że go zrobiłam, to takiego puchu, no one wygładziły się do normalnej, można powiedzieć, struktury. No a teraz też jestem miesiąc po zabiegu keratynowego prostowania, no i te włosy nie są taflą, z tego względu, że właśnie rok temu o tej porze były blondem, do którego zeszłam w ciągu jednego dnia z bardzo ciemnego brązu, także nie ma co się dziwić, że no te włosy dość mocno ucierpiały, jeśli chodzi o kondycję. Także ten zabieg teraz dał mi to, że włosy są proste, nie są po prostu taflą, no i się nie puszą, w zależności od tego, jakiej użyję odżywki, jak użyję emolientowej, no to ten efekt jest dużo ładniejszy, włosy są dużo bardziej wygładzone, jak jakiejś innej, to mają taką objętość jak dzisiaj, także tak czy siak jestem bardzo z tego zabiegu zadowolona. Robiłam go też koleżance, ona ma akurat rozjaśniane włosy, ale rozjaśniała je tak delikatnie u fryzjera, po prostu co wizytę trochę mocniej. No i u niej ten zabieg również trzyma się co najmniej kilka miesięcy. No a dzisiaj będę go robić Adzie i myślę, że tutaj efekt naprawdę będzie piękny z tego względu, że Ada ma z natury proste włosy, tylko gdzieś tam z tendencją do wywijania się. Także myślę, że jak tą keratyną je dociążymy, to zrobi jej się naprawdę piękna tafla włosów. Także sama jestem ciekawa efektu, więc zapraszam do oglądania. W zestawie do keratynowego prostowania włosów mamy trzy produkty. Pierwszym z nich jest szampon, który jest bardzo mocno oczyszczający. Później mamy właśnie keratynę, która ma dość ostry i drażniący zapach. I później odżywka, która jako jedyna w sumie jest w kolorze różowym i nakładamy ją na samo zakończenie całego zabiegu. Na początek myjemy dokładnie włosy szamponem dołączonym do zestawu, no a później nakładamy preparat z keratyną na odsączone ręcznikiem włosy. Później całość dokładnie suszymy, co zajmuje dość sporo czasu, a kiedy włosy będą już suche, to prostujemy każde pasemko 6-7 razy w temperaturze 230 stopni. Musimy odczekać 30 minut z takimi wyprostowanymi włosami, następnie myjemy je szamponem, a później na odsączone włosy nakładamy odżywkę. Trzymamy ją 15 minut, po czym spłukujemy mniej więcej 50% odżywki. Tutaj rozczesujemy włosy i będziemy podcinać końcówki. Zawsze po zabiegu najlepiej jest podciąć włosy, bo jednak prostujemy je bardzo dużo razy w ciągu całego zabiegu. Później suszymy włosy całkowicie, żeby były w 100% suche. I prostujemy znowu temperaturą 230 stopni, każde pasemko 6-7 razy. Na sucho dorównałyśmy trochę włosy, tak żeby na pewno linia cięcia była prościutka i zaokrągliłam Adzie trochę boki włosów. Tak prezentują się włosy po zabiegu, są piękne, sypkie, błyszczące i już sprawdzałyśmy, że po umyciu również ten efekt się utrzymuje. Mam nadzieję, że
że filmik z keratynowym prostowaniem włosów Wam się spodobał. Jak mogliście zobaczyć, nie jest to nic skomplikowanego. Owszem, zabiera trochę czasu, ale mi akurat robienie keratyny bardzo sprawia dużo przyjemności. I cieszę się, że Ada zaufała mi i oddała w moje ręce swoje włosy. Mam nadzieję, że nie żałuje i że efekt podoba jej się tak samo jak mi. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!